Witajcie z przekopu Mierzei Wiślanej. Dobrze mówię chyba. Andrzej, znowu twoja smyczka się przydała. Andrzej mi dał kiedyś taką smyczkę do wiosła, żeby mi nie odpadło. I cały czas to używam. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Jeszcze wrota się nie zamknęły od strony zalewu. Tam mamy wrota od strony zatoki. No i z takich konkluzji. Po pierwsze, nie jest łatwo się tutaj wbić. Chyba tak na krzywy ryj jest mega ciężko. W każdym razie, nawet jak się wbijecie na krzywy ryj, to tak średnio na was patrzą, muszę powiedzieć. Bo ja mam tak. Mam, o zobaczcie, mam oficjalne pozwolenie na piśmie z pieczątką od kapitanatu portu Nowy Świat na to, żeby się tutaj śluzować. Mam oczywiście radio, kanał 68, to jest kanał, na którym komunikujemy się tutaj z Bosmanem, który nas no, tutaj wozi po tej śluzie, czyli mam stały kontakt z Bosmanem, zameldowałem się, pozwolenie na wpłynięcie dostałem. Natomiast później zaczęły się trochę komplikacje. Dlaczego, skąd, po co i w ogóle co ja tutaj robię? No dobra, pokazałem te papiery, zweryfikowali je, coś tam mieli jakiś problem z datą. Natomiast procedura wygląda tak, że faktycznie trzeba co najmniej tydzień wcześniej zgłosić chęć śluzowania. No i wtedy dostajemy pozwolenie, bądź też nie, mogą nam nie pozwolić na śluzowanie. Ja dostałem to pozwolenie na śluzowanie z racji na to, że nie byłem w stanie określić konkretnej daty, no to na tym pozwoleniu na ośluzowanie miałem taki wpis, że mam jeden dzień wcześniej potwierdzić telefonicznie, że będę chciał się śluzować. To też uczyniłem wczoraj, a mimo tego, no tak sobie wyszło, tak sobie, coś tam jakieś problemy były, ale myślę, że teraz już nie będzie problemów. Czekamy, aż zamkną jedne wrota, otworzą drugie. Ta procedura trwa niemiłosiernie długo, natomiast dlatego trwa niemiłosiernie długo, bo w międzyczasie wpuścili jedną jednostkę z zatoki na zalew. Myśmy się tutaj fajnie ustawili potem w tej śluzie, no i przez to, że tą jednostkę tak wpuścili, to ta śluza była dużo wcześniej otwarta w taki sposób, że myśmy mogli wpłynąć, nie? I teraz my będziemy czekać no więcej, no bo teraz podejrzewam, że koło godziny 12 jest to tradycyjne śluzowanie, bo 4 śluzowania w ciągu dnia są, 2 w jedną stronę, 2 w drugą stronę, no i swoje musimy teraz wyczekać. Także mam kajaczek zacumowany. No i czekam. I czekam tak jak wszyscy. Spoglądając co jakiś czas, czy zamkną się te wrota, bo jak się tamte wrota zamkną, to już tak optymistycznie by było, nie? Oczywiście będzie z tego film na kanale Morska TV, bardzo dokładny, jak zrobić, żeby legalnie się tu wyśluzować. Zdradzę wam rąbek tajemnicy jeszcze taki, że oni jak już tutaj zacumowałem, to się spytali, czy mam asystę. Nie, zanim wpłynęłem, to się pytali, czy mam asystę. No bo kajak jakby się przewrócił, to oni nie biorą odpowiedzialności za moje życie i tak dalej, za szkody. Więc się spytali, czy mam asystę. Oczywiście asysty nie mam. No ale no wiecie, wszystkie patenty mam radio, a mimo wszystko no, te obostrzenia są dosyć znaczne. Więc jak będziecie sobie chcieli tutaj po prostu tak pływać, no to chyba średnio na jeża, chyba że macie jednostkę, którą macie zarejestrowane, bo to wtedy oni pytają się o wszystkie dane jednostki, łącznie z zanurzeniem, ile osób jest na pokładzie, no i tyle. No, takie większe jednostki mają zdecydowanie łatwiej, oczywiście nic to nie kosztuje, więc na razie jest spoko. Zaraz jeszcze polatam sobie dronem, żeby pokazać wam, jak to z góry wygląda. Ej, wariat ze mnie. Aj, po tamtej stronie jest nie za falka. Zobaczymy, jak po stronie zatoki. Taka falka męcząca, uwierzcie.